Magiczne przesłanie od wróżek. Doktor Doreen Virtue. Karty anielskie, które dadzą nam wskazówki na ten tydzień, od poniedziałku do niedzieli. Zobaczmy, kochani, zaraz kartę anielską, co wyciągnęłam. Co mi wypadło tak właściwie. I teraz, kochani, chciałam na początku oczywiście wszystkich powitać, zaprosić do komentowania tych filmików, do wymiany energii i zaprosić również do lajkowania oraz wszystkich nowych widzów do subskrypcji mojego kanału. Byście dostawali codzienne filmiki i powiadomienia o tych premierkach od YouTube'a. Również zapraszam na wróżby indywidualne. Wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia, rady, wskazówek zapraszam. Proszę, kontaktujcie mnie przez e-mail. Mój e-mail jest pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Napiszcie, o jaką wróżbę Wam chodzi. Ja Wam od razu odpiszę i podam warunki oczywiście tych wróżb. Wróżby prywatne, osobiste odbywają się przez WhatsApp i są robione na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć osobistych i Waszych pytań do kart. Robię również prywatnie lustro, także napiszcie, jeśli potrzebujecie wsparcia i osobistej wróżby. Zapraszam. Zobaczmy, jaka karta anielska mi dzisiaj wypadła i co przekazują nam anioły. Mamy przepięknego anioła, żółtego, słonecznego, ale również kolory różowy, czerwony, zielony, zielony kolor nadziei, ogród pełen zieleni, tak? Piękne kwiaty w kolorze różowym, mówiące o miłości. Tutaj dużo się dzieje na tym zdjęciu. Dużo różnych gałęzi. Piękny anioł, piękna kobieta, która jest smutna, nie ma uśmiechu na twarzy. Smutne oczy, smutny wyraz twarzy, myśląca o czymś, jakby odwrócona, zamyślona. Zobaczmy, jaki jest temat tej karty, nad czym ona zastanawia się. Odejdź. Nie tkwi w niezdrowej sytuacji. Podejmij działania, by się uwolnić i skorzystaj z drzwi, które się wtedy przed Tobą otworzą. Kochanie, nie tkwi w sytuacji, kiedy jesteś smutna, niezadowolona. Nie tkwi w sytuacji toksycznej, kiedy ktoś na Ciebie działa źle. Nie tkwi w sytuacji, która nie jest wygodna dla Ciebie, która nie spełnia Twoich marzeń, oczekiwań. Nie tkwi w sytuacji, w której się męczysz, płaczesz i pogrążasz w smutku coraz bardziej. Nie tkwi w sytuacji, gdzie towarzystwo, ludzie nie odpowiadają Ci tak naprawdę i sprawiają, że jesteś nieszczęśliwa. Odejdź. Odejdź, zamknij drzwi, a otworzą się nowe drzwi przed Tobą. Zobaczmy, kochani, co mówi książeczka na ten temat, na temat tej właśnie karty. Odejdź. Nie tkwij w niezdrowej sytuacji. Podejmij działania, by się uwolnić. I skorzystaj z drzwi, które się wtedy przed Tobą otworzą. Teraz możesz bezpiecznie przeprowadzić wszelkie pożądane zmiany. Od dawna chciałaś to zrobić, ale wahałaś się z obawy przed tym, co przyniesie przyszłość, albo jak na Twoją decyzję zareagują inni. Ta karta
stanowi zapewnienie, że naprawdę już czas, by odejść. Staniesz się wtedy szczęśliwsza i zdrowsza. Poproś wróżki, aby udzieliły Ci potrzebnego wsparcia w trakcie kroczenia ścieżką zmian. Im szybciej zdecydujesz się na zmianę, tym prędzej doświadczysz szczęścia, które czeka na Ciebie. Dodatkowe znaczenie tej karty. Bądź asertywna i mów o swoich prawdziwych uczuciach. Podejmij wobec siebie zobowiązanie i przyrzeknij je wypełnić. Zacznij działać, byś mógł, mogła odejść. Skontaktuj się z grupą wsparcia. Uaktualnij swój życiorys lub zgromadź trochę oszczędności. Zacznij od nowa. Regularnie chodź na zdrowe, energiczne spacery. To są rady od wróżek. Kochani, też jedną tutaj z porad byłobyście skontaktowali się z wróżką i być może zobaczyli, co pokażą karty, jakie wskazówki na dalszą Waszą nową drogę, na nowy początek, nowy start. Przy czytaniu tych wskazówek ważne jest, co poczuliście, co jest Waszym zdaniem, co jest Waszą tutaj energią, co rezonowało z Waszą energią, tak? Także weźcie sobie to do serca i przemyślcie. Klucze anielskie. By być może pewne klucze rozwiązały Wasze troski lub otworzyły nowe drzwi. Trzy karty, które wyciągnęłam, wylosowałam podczas tasowania kart. Pierwszym kluczem jest uwierz w siebie. Czyli jeśli chcesz odejść i zacząć wszystko na nowo, uwierz w siebie, w swoje możliwości, talenty, kwalifikacje, w swój silny charakter, w to, że podołasz zacząć wszystko od zera, sama szczęśliwsza. Nie patrz na innych. Druga wskazówka, drugi klucz anielski to ucz się z życia. Czyli ucz się na swoich starych błędach, nie popełniaj ich ciągle w kółko i w kółko. Ucz się czegoś nowego być może, by zacząć od nowa, jeśli nie satysfakcjonowało Cię to życie do teraz. Ucz się z życia, z przykładów innych. Reflektuj to. Jesteś powiązany ze wszystkim. Czyli widzicie, ten anioł ma całą kulę ziemską w swoich ramionach, w swoich rękach. Jesteś powiązany, powiązana ze wszechświatem, z opatrznością Bożą, z aniołami, z archaniołami, z energią, która wypełnia Twoje otoczenie, z naturą, która jest wokół Ciebie i pomaga Ci być zdrową. Jesteś powiązana energetycznie ze wszystkim, więc uwierz w to, że anioły, archanioły, wszechświat, opatrzność Boża mogą Ci pomóc i Cię wesprzeć. Afirmuj i proś o pomoc. Takie są wskazówki na dzisiaj. Czyli odejdź od swoich starych spraw, jeśli one Cię męczą i sprawiają, że Ty sama jesteś nieszczęśliwa, smutna, zrezygnowana, zrozpaczona, pesymistyczna. Odejdź, zresetuj. Zacznij na nowo. Przemyślcie to. Wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, wróżby, wskazówek, kart, zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia. Już wkrótce.